10 maja 2018 do Czerwonego Klasztoru z Zakopanego pojechaliśmy nietypową trasą. Zaczęliśmy od Głodówki, podziwialiśmy panoramy Tatr. Potem przekroczyliśmy granicę w Jurgowie, podziwialiśmy Tatry Bielskie. Barmolada. Ponieważ to słońce, to ta lampa jest. Może nie. Ale blisko. Pojechaliśmy na grzbiet Magury Spiskiej. Stamtąd też. Podziwialiśmy Tatry Bielskie i potem zjechaliśmy do wsi Osturnia. Wieś Osturnia to rusińska wieś. Ciekawie pomalowane domki. Podziwialiśmy przejeżdżając przez wieś. Z Osturni przejechaliśmy w stronę Kacwina przez granicę, drogą, której nie ma oficjalnie na mapach. I tam zaraz po wjeździe do Polski podziwialiśmy jeden z trzech wodospadów na potoku Kacwinianka. I potem pojechaliśmy pod Zamkiem Niedzickim w stronę Czerwonego Klasztoru. Przekroczyliśmy trzeci raz granicę i w Czerwonym Klasztorze szukaliśmy brata Cypriana, latającego mnicha, i znaleźliśmy. Dzisiejszy lotnie. No, to jest. Takie parę lotnie dzisiejsze, prawda? No. Tylko z tym, że on tutaj poruszał rękami. O tak, tu jest pięknie. To leci brat Cyprian? Cyprian, brat. O, zobaczcie, tam leci. O, leci, leci, patrzcie. O, leci, widzicie? O nie, już spod. Patrzcie, co za damy. Jakaś tam zapietka z tym sezonie. Bo ty idziesz w drugim ujęciu. Gdzie on ci zaszły? W drugim ujęciu. Ja się schylę. My się nie mieszczę w kadrze. No się przybliża. A on filmuje. Ja się ściągam na brydę. Filmuje.